i wrogowie. Wow! Powiedziałbym, że to jest no, wariacja Disneya na temat Hackathon Heroesów, ale oni nie są studenci. I oto nasz bohater, oto nasz Heros Herkules! I Koloseum Olimpijskie. W ogóle to mnie ciekawi, sam bohater nazywa się Herkules, jest to nazwa mitologii rzymskiej, zaś samo Koloseum Olimpijskie to już jest cecha mitologii greckiej. Czy bogowie rzymscy nie zasiadali na Panteonie, czy gdzieś? Jesteś pewien, że to jest Koloseum? Tędy! O, no na to, że trochę się wylądowaliśmy. Hejo! Czy będziemy już musieli walczyć z bezdusznymi tego świata, czy po prostu idziemy uratować niewiastę? Nie możemy iść tam. Chodźmy do Mugla! Do Mugla! Tego nie było. Możemy kupić nową pałkę dla Donalda i nową tarczę dla Goofiego. Goofy, please. Więc kupię nową tarczę dla Goofiego. Opłaca się. Jak mówiłem, z Goofiego korzystam częściej. W tym świecie znowu Donald pójdzie w odstawkę. Niestety, sorry. A jeżeli chodzi o samony, nie używam samonów. Nie! Nie! Nikt mnie nie przekona do tego, żeby samonów używać. Nie! I nie będę używał samonów. Bardzo mi przykro. Jeżeli liczyli się na to, że ja będę korzystał z samonów i może ich więcej pokażę, to no bardzo przepraszam, ale możecie obejrzeć jakiś zagraniczny display, może albo jakiś poradnik, żeby zobaczyć samony. Myślę, że w pewnym momencie, jeżeli zdobędę je wszystkie, to przedstawię je wszystkie. Goofy. Masz? Muzyka jest tutaj całkiem spoko. Dzięki, ale wszystko w porządku. A ty jesteś? Jestem Sora, to Donald, a to Goofy. Przyszliśmy zobaczyć, jak się ma Herkules. Znacie Wonder Boya? Tak, bo też jesteśmy bohaterami. Masz na myśli juniorów bohaterów, Donald? Wygląda też, że mamy wspólnego przyjaciela. Nazywam się Megara, a przyjaciele mówią mi Meg. Cześć, Meg. Jak... Przyznam się bez bicia. Nie oglądałem Herkulesa. Okej? Ale wiem, że na pewno go kojarzyłem, jak byłem mały. Na pewno kojarzyłem samą bajkę. Więc jeżeli ktoś mi powie, czy było jakieś inne określenie na Herkulesa po polsku, to ja to przyjmę, bo wiem, że nie chcecie słyszeć żadnych Wonder Boyów. Tak jak przykładowo w DuckTales chcemy mówić Skinnerus McQuatsch, i Scrooge McDuck. Zresztą nawet tutaj jest to samo. No, cóż, wygląda na to, że Herkules cały czas walczy w Koloseum. Robota bohatera nigdy się nie kończy. Cóż. A ci przeciwnicy, z którymi teraz walczy, to specjalne przystąki od samego Hadesa. Co im widzicie? Jest Hades, nie... Nie nawet jak on miał w rzymskiej mitologii. To był albo to nie był Pluton. Jowisz to był Zeus na pewno. To był chyba Pluton. W każdym razie, nazwa grecka. Nazwy greckie. Herkules. Herkules jest chwytliwy, ale goddammit, popularyzujmy mity greckie. One są moim zdaniem dużo ciekawsze od rzymskich, szczególnie, że rzymska mitologia zżynała bardzo z Greków. Herakles. Jasne, Hades to pan podziemi, czy też świata podziemnego. I właśnie byłam się z nim zobaczyć. Może mogę go przekonać, aby dał mu trochę odsapnąć, gdyby cokolwiek stało się Herkulesowi. No, wygląda na to, że jesteście więcej niż tylko przyjaciółmi. Tsundere modo? No nie tak, że jesteśmy przyjaciółmi, że jesteśmy więcej niż przyjaciółmi, po prostu się o niego troszczę, baka. A pójdziemy sobie pogadać z Hadesem. Nie chciałbym, żeby cokolwiek ci się stało na drodze, żeby się z nim zobaczyć. Naprawdę chcecie to zrobić? Cóż, wygląda na to, że wiecie, co robicie. Zgodzę się na to. Ale utrzymajmy tą całą pogaduszkę z Hadesem jako nasz sekret, okej? Jasne?
Wójcie na kłódkę. Tak jak sytuacja z... W ogóle zobaczcie na pasek comment. Kickass! Naprawdę fajne. I zauważcie też, że nie możemy używać drive'ów w podziemiu. W podziemniach. W Hadesie! Wiecie co? Walę to. Na Herkulesa mogę się zgodzić, ale tak to idę z grecką mitologią. To jest, moi drodzy, Hades, czyli świat podziemi. Jest badany przez Lorda Hadesa, więc... Sorry, to jest moja dusza wielbiciela mitologii greckiej. Po prostu odzywa się bardzo głęboko. I czuję... Po prostu... Żądzę przyrównywania tutejszych lokacji do rzeczy z mitologii. Czyli to jest po prostu Hades. Jeżeli kiedykolwiek pojawi się określenie Otherworld, to będę po prostu tłumaczył to jako Hades. Czy też może... Nie, podziemia Hadesu to albo Tartar. Nie, Tartar to jest nawet głębiej niż Hades. Hades... Hades po prostu, Jesus Christ. Heart Piece, więc dostajemy część do innej układanki. Wydaje mi się, że Awakening jest gdzieś... A to jest Upper Slash. Dość przydatny, ponieważ możemy tutaj po prostu tworzyć z... Zamiast jednego komba na ziemi i jednego komba w powietrzu, możemy połączyć kombosy we większy. Nie lokonujcie mi się tutaj. Poza tym... Co to jest? Tylko zostaje mi bąbelki. Wow, zobaczcie na ziemię. Ciekawie to wygląda. Zapomniałem już sam, o czym w sumie miałem powiedzieć. A, że Hades. No. O, mieliśmy gościa z 13. Ta, organizacja 13, tak? 13, tak tłumaczyłem. Cave the Dead, wow. Czyli rozumiem, że mamy starcia z bezdusznymi przy jednoczesnych zapadających się... przy jednocześnie zapadającym się... w suficie. Znaczy też w sklepieniu. To jest chyba bardziej sklepienie, nie? Sufit to mamy w domach naszych, a to jest sklepienie jaskini. A to jest nasz znajomy ze świata bestii. Wygląda na to, że znalazł się też tutaj. Jeżeli chodzi o magię, to oczywiście nie zapominajmy o tym, że mamy tutaj Cure. Które można się naprawdę bardzo przydać. Nie wstrzymujmy się od tego, żeby Cure używać, kiedy jest taka potrzeba. Lepiej zawsze użyć trochę magii i oszczędzić przedmiotu, niż na odwrót. Dobra. O. Co nie widzicie, zdaję mu dużo więcej obrażeń, niż zadałbym pojedynczym kombosem. Poza tym jest zawsze szansa przy większych przeciwnikach, że kombosem ziemnym złapiemy ich na flinchu, czyli wtedy, kiedy oni reagują na zadawane obrażenia. Niż... no, AP Boost. Wiemy, co z tym robić. Okay. Gdybym walczył innymi postaciami, to bym pewnie przeznaczał też punkty na Donalda i Goofiego, ale nie! Punkty przeznaczam na Sora. Szczególnie, że jeżeli chodzi o walkę bonusową pewną, to... walczymy tylko Sorą. I mówię tu o jednej z... chyba jednej z dwóch walk bonusowych przewidzianych w Final Mixie. A nie, jest ich dużo więcej! Zapomniałem, jest ich dużo, dużo więcej! Jakich dwóch? Jest ich dużo więcej! Anyway. Idziemy jeszcze tutaj w tą sekcję zobaczyć, czy nie pozostawiliśmy jakichś skrzynek. O, widzicie Retaliating Slash. Jeżeli tym razem zamiast zrobić recovery kółeczkiem, kiedy zostaniemy wybici, możemy po prostu kontratakować kwadratem. Co to mnie tak piekielnie mocno gryzie? Jezus Chryste. Najbardziej boli mnie to, że nie można tutaj używać form, gdyż podlevelowałbym mój valor. O! Mówiłem o tym, że kombos... że taki łączony kombos ziemno-powietrzny jest lepszy niż jeden ziemny i jeden powietrzny oddzielnie, gdyż z powodu flinchu właśnie. No, zdarzają się takie sytuacje i bardzo mi to przeszkadzało, kiedy przychodziłem z powrotem świat Mulan. Chodzi o tych pseudo-centauro bezdusznych, nie? Wow!
Uciekaj! Uciekaj! Okej. Haha, dokładnie! Wow! To jest nowość, tego jeszcze nie widziałem. Książka? Jej tytuł brzmi Nieobecna sylwetka. Wygląda groźnie. Najlepiej uniknijmy. To może być karta pułapka! Wierzcie co? Ja zapiszę grę i pójdę zobaczyć, co jest w tej książce. Ponieważ jest to najmądrzejsza rzecz, jaka mogę teraz zrobić. Tak. Dobra. Sklep tu jest. Jak mam jakieś nowe materiały do syntezy, to oddam Muglowi. Nie mam, mam 11, czyli nie mam, że znaczy dostałem AP boost za 10, okej. Okay. W sumie 12, czy mogę coś stworzyć? Najchętniej stworzyłbym Mega Potion, ale do tego potrzebuję Power Shardu i Blazing Shardu, a na razie one wypadały mi tylko ze skrzynek. To nie jest dobre. Idziemy zobaczyć. Wygląda groźnie, zobacz. Nie możemy się do tej książki dostać? Jeżeli ktoś mi powie, o co z tym chodzi i jak mogę odblokować tą książkę, byłbym bardzo wdzięczny. Ponieważ naprawdę chciałbym sprawdzić, co to jest. To są jakieś rematche z członkami organizacji dawnymi czy coś, bo wiem, że takie rzeczy też tu są. Tyle wiem. Dlaczego nie możemy tam zajrzeć? To jest jakiś bullshit. A cóż. Gra nie chce, żebyś mnie rozprzej. Skąd oni biorą tych dziwaków? O, z nimi jest tylko, są tylko kłopoty. A więc co zamierzasz zrobić z Herkulesem? Przerobił wszystkich na mielonkę. Hades będzie tylko miejscem, żeby sobie postać. Czemu nie wybierzesz komuś, kto już jest martwy i oszczędzisz po prostu kłopotu? Śmierć. To dobre rozwiązanie. I znam dokładnie jednego wojownika, którego można wrócić z zagrobu, ha? No proszę, proszę. Będziemy wskrzeszać umarłych! Nekromancja! Tu. Nekromancja! Tu. O, wygląda na to, że atmosfera Hadesu trochę przeraża naszych bohaterów. Przynajmniej dwóch. Hades, wychodź! Balls to the wall! Tak. Nic sobie nie robi z tego, że jest trochę groźnie, niebezpiecznie. Wąż rzeczny, tururu, jest niebezpieczny. Wąż rzeczny. Nowy pszenicy! Nowe kartlesy, nowi bezduszni kwiatki w Hadesie. I wygląda na to, że używają oni... Co to jest? Lich Seed? Czy co? A jakiegoś dziwnego ataku związanego z nasieniami, tak. Zbierajmy kasiorkę, bo mamy jej trochę mało. A przydałoby mi się jej mieć więcej. Na kijaszka dla Donalda, bo... Nie chcę go aż tak zaniedbywać. Ja osobiście jestem wielkim fanem Donalda, okej? Okay? Bardzo go lubię i... Nie lubię go tak zaniedbywać, no... Ale... Nie można mieć sentymentów, kiedy... Chce się ratować światy. Trzeba wybrać kogoś, kto jest bardziej pożyteczny, niestety, do drużyny. Zawsze, zazwyczaj w światach ktoś odpada. Niestety, tutaj jest to Donald. Zresztą... Niedługo myślę, że dostaniemy jeszcze jeden powód, dlaczego Donalda nie chcemy za bardzo gościć w naszej drużynie, kiedy jest możliwość wybrania pomiędzy jakąś disneyowską postacią. Richard! O, tutaj nie możemy już łączyć kombosów. Niektórzy przeciwnicy po prostu uparci nie dadzą się wysadzić w... Wrzucić w powietrze. Nie wysadzić. Mamy chyba portal do Tartaru. Co jest tam na dole? Tak, to Tartar, bo to jest najgłębsze podziemie. Tym razem wezmę stąd matkę wszystkich złych ludzi. Nie mówisz?
wszystkich złych gości nam. Może powinienem już iść. Te błędy w translacji. Rozumiem, że... W sumie to rozumiem, że no... Final Mix... był tłumaczony, prawda? I jakim cudem... Matką złych gości miałby być... Miałby być... To jest oferta, którą ci przedstawię. Ja daję ci wyjść z piekieł. Za jedną robotę. Walcz z Herkulesem w Koloseum do śmierci. To moja historia. A ty nie jesteś jej częścią. Jasny gwint, Auron. Czy zapomniałeś, z kim rozmawiasz? Jestem panem umarłych. Nic dziwnego, że nikt nie chce umierać. Jesteś zwolniony. Oh, bad puns. Hades! To znowu wy? Dobra robota. Walczcie. Czy tam walcz? Może on do Hadesa mówił, może on do naszych bohaterów. Wow. Auron został dość szybko położony. W ogóle ten cytat. This is my story. Prost wyjęty żywcem z... O! Hades ma 3¼ paska energii i nic mu nie możemy zrobić. Wow, niewygrywalne walki z bossami, gdzie ja to widziałem. Coś jest nie tak. Czuję się zabawnie. Dokładnie. Widzicie? O to chodzi. W Hadesie bohaterowie to zera. Prawa... Prawa terytorium. Idźcie, ale muszę porozmawiać z Hadesem. A co chodziło? Nie możemy z nim walczyć tutaj. Musimy iść. Teraz. Jak sam widzisz, drogi Soro, Hades nie ma ochoty porozmawiać. I mamy Aurona w naszej drużynie. Jej! Final Fantasy 10. Divider, Healing Water. O, Healing Water. Przywraca MP. HP. Myślę, nieważne. Overdrive. Overdrive, naprawdę. Skąd ja to znam? A ja mówiłem, że o postacie z Disneya, które dołączają do partii. No czasem mogło być też postacie Square'a, nie? Do nas zostaje w tyle. Musimy zamknąć drzwi, bo Hades się wbił. Czy już go nie ma? Nie, licz na to. Już wychodzić? Hades jest taką fajną postacią. Jeżeli chodzi o złych. Musimy udać się do wyjścia. Ale tak now. Bo z Hadesem nie ma co walczyć. O cholera. Feel the heat. I teraz mamy Hadesa, który w kółko będzie powtarzał feel the heat. Feel the heat. Feel the heat. Pyt. Hades odwal się ode mnie. Nie jest to... Przynajmniej nie jest to postać, przy której natychmiastowym pojawieniu się szczamy w portki. Nie, Hades jest zabawną postacią. Mimo, że zajmuje się nekromancją. No to jest w sumie Hades, pan i władca podziemi. I ciągle chcę, żebyśmy poczuli ciepło, no. To jest... Stęskniłem się po prostu za tym statem bardzo. Walcz się ode mnie, nie walczę z tobą. Och, cholera. What the fuck? Uciekamy stąd. Boże. Hades... robi nas jak chce. To jest ostatnie... Ostatnie przejście i to będzie pewnie ostatnia przeszkoda. Bushido! Pokażę wam ten limit break. Limit po prostu, to nie jest chyba limit break per se. I tak to nie skasowało wszystkich. Aha. O mój Boże, jest tego więcej!
i Gubi obrywa. Gubi, please! Trzymaj się tam, stary. O, widzicie Retaliating Slash. Całkiem fajne. Mam wrażenie, że obrywam podejrzenie za bardzo i chyba powinienem sobie kupić jakiś... Dobra. Powinienem sobie kupić jakiś przedmiot do... zwiększenia moich statystyk, jeżeli chodzi o obronę. Dobra, spadamy stąd. Było intensywnie, czy nie? Ta. Tylko Auron stoi spokojnie, nie zmęczył się wcale. Jesteś naprawdę dobrym. Jesteś jakimś bohaterem, czy co? Nie, nie jestem bohaterem. Jestem tylko... Auron. Tak się nazywam. Sora! Donald. Goofy. Wygląda na to, że jesteście przeznaczeni... byliśmy przeznaczeni, żebyś spotkać. Może potrzebujesz strażnika? Strażnika dzięki, ale nie dzięki. Dalej jest tu to! To coś, co chcę sprawdzić. Dajcie mi tam wejść. Mama. Auron jest naprawdę potężny. Może zaprzeczyć, ale musi być bohaterem. Chcę dotrzymać naszej obietnicy z Megarą, ale Hades nie posłucha. Lepiej wyjdźmy. Więc klątwa Hadesu pozbawia nas mocy. Też musicie być osłabieni przez tą klątwę. I nigdy o tym nie zapominajcie. Osłabienie jest ewidentne, nie możemy używać drive'ów. A drive by się przydał, no i nie możemy skrzywdzić Hadesa. W każdym razie to było na tyle odcinek. Wydaje mi się, że będą z tego dwa odcinki, może trzy, ale myślę, że na razie zadowoli to waszą chęć odcinków z Kingdom Hearts. Zresztą nie będzie ich teraz aż tak dużo odcinków czegokolwiek, bo mam rok szkolny i trudno mi się będzie wyrobić tak naprawdę, szczególnie jeżeli chcę być systematyczny. No ale coś tam od czasu do czasu wrzucane będzie, nie? Też nie wiem, kiedy skończę Kirby'ego z Glue. To też zależy. W każdym razie, to było na tyle, jeżeli chodzi o te odcinki z Zagrajmy w Kingdom Hearts 2. Żegna was z wersji. Trzymajcie się ciepło i cześć!